naszym następnym spotkaniu, teraz już 17. Dlatego, że mamy demokrację, się tylko zapytam, czy muszę mówić po polsku, po czesku, albo jak mu mówić? Po ukraińsku. Bo ostatnio mi było powiedziane, że to jest spotkanie Polaków. Ale tak to wygląda, czasami tak było. Także na pewno to nie będzie zupełnie po polsku. Bo w Republice Sam Beskido to my tak mówimy. My myślimy, że to jest po polsku, a to on jest po naszym. Pozwólcie, że przywitam gości z daleka i z bliska. Jednak mamy tu bardzo ciekawą imprezę, to jest samochód do pomiarów. Nie wiem, jak to się dokładnie nazywa, ale radiowa inspekcja chyba jakoś taką. Urząd Komunikacji. Urząd Komunikacji. Witam dyrektora urzędu ze Siemianowic. Nie jestem dyrektorem, ale jest szansa, że to będzie. Nic się nie stało, ja też nie mam prezydenty, mam ale masz szansę być. Kierowcę samochodu, który nam tu pokorze. Jak to się szuka piratów, jak to się szuka QRM-y, jak to się szuka tych, co nie płacą abonament, i tak dalej, i tak dalej. Także taka ciekawostka tu tym rokiem mamy. Ja myślałem, że jeszcze przyjedzie telewizja Wrocław, ale ono jest między Wrocławiem a Tyrum, już jest na drodze. Myśmy już dłużej nie mogli czekać, żeby zacząć, będzie musiał coś improwizować później, żeby mu coś wyszło z tego, nie? Ja widzę, że są stare twarze, które tu chodzą już 18-17 lat, ale są i nowe twarze. A jako mamy zwyczajem, że my się zawsze tu przedstawiamy, bo to jest takie rodzinne spotkanie, żebyśmy mieli okazję się poznać więcej, no to poproszę może tak po kolei, żeby tych robił. To jest pierwszy raz. No ja zacznę. Kazimierz Zjawozna, SQ9, Franek, Maria, Olga, a ten młody człowiek przy aparacie to mój syn Przemysław. Ja pamiętam, że był taki chłopak, ale nie wiem, czym go kormi, że taki młody premier jest. Czarnoby, przyjeżdżał, to taki malusieńki był. Panie prezydencie, tu jest nowy człowiek, trzeba będzie przedstawić. Ja będę to, jako jedno. Po kolei. Ja jestem Janek Zjawożna, zwolennikiem krótkofalowców. Sympatyk. To mi się podoba. To mi się podoba. Krzysztof z Krakowa, SQ9 Olga. Ja wiem, że się szykował już parę lat, ale zawsze tam albo koło spadło, albo na nie było ropy, albo coś. W końcu dojechał. To są same twarze. Teraz banana z podem. Witam wszystkich wyżej. Będzie mieć zarazę, tak zobaczyć i poznać. No widzisz, tak blisko jesteś, a pierwszy raz. No właśnie. Też jeszcze. SP9 ma Grażyna Maria, Bielsko-Biała. Karol, Zosia, Tadeusz. SP9 to też.
Oka 2 Karol Zosia Tadeusz. Dlatego, że mamy tu tego, kto założył ten klub. Najstarszy kolega. Oka 2 Urszula Wygór. Bo oni się nie chcą. No, ja też mówię, Iwan z Rzeki, inaczej Okadwieka Ugrysyk, jako radioklub od Orłowej. Z Orłowej, także mieszkał w Rzece po drugiej stronie tego Jaworowego. Czasami przyjeżdża, czasami nie przyjeżdża. Tak blisko, bo nie? To mógł być... Dwa razy mógł być za spotkanie, nie? Także Indra, tu mówię naszego konstruktora, kolegę. Także jak się ktoś nie może dowołać na lekcję, to poczekajcie, mnie się on zrobi, ja to tym. Tu mamy kolegę, który wystartuje w najbliższych dniach, oczekuje tam na tych, my mówimy na tą biurokrację. Może jutro będzie miał znak. Będę go na następnym już witali jako znawi. Moje nazwisko jest Budek, a jestem skarbem tutaj słowo. Emeryt też już razy emeryt, ale a ty na podle się nie chce kryć. Dobrze.